Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny raz ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stok Łosy. Nazywam się Gabriel Maciejewski. Już się, mam nadzieję, wszyscy przyzwyczaili do tego, że opowiadam tutaj o różnych książkach, nie tylko swoich, nie tylko wydawanych przez moje wydawnictwo, ale także ciekawych książkach z rynku. Proszę Państwa, kawenda dzisiejsza będzie dotyczyła publikacji i omawianego przez nią okresu dość niezwykłego i w Polsce oczywiście nieznanego, ponieważ my jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, że jesteśmy skazani w zasadzie na różne popularyzacje, na łaskę tłumaczenia, tak? To znaczy nie mamy dostępu do istotnych informacji dotyczących historii państw odległych, a ważnych także dla nas. Ja mając i kultywując rozmaite obsesje dotyczące takich czy innych fragmentów dziejów, powoli się zbliżam do kolejnego, tak, do kolejnej manii. Do kolejnej manii historii Hiszpanii, że tak zażartuję. Ponieważ, proszę Państwa, wydawnictwo poznańskie wydało książkę Josefa O'Callaghana Reconquista, krucjaty w średniowiecznej Hiszpanii, która jest poprzedzona niesamowicie, w mojej ocenie, dziwnym wstępem, ale jest pełna bardzo ciekawych i ważnych treści oraz spostrzeżeń, których, bez których nie możemy w ogóle zrozumieć, o co chodzi w historii. Postanowiłem tutaj o niej opowiedzieć, ponieważ nam się wydaje, że historia Hiszpanii to jest rzecz nieistotna dla nas tutaj mieszkających w Europie Środkowej, albowiem to jest daleko. Proszę Państwa, historia Hiszpanii, nawet ta dawna, jest szalenie istotna, dlatego że ja tylko przypomnę taki moment, kiedy król Alfons chyba VIII z Kastylii wziął sobie za żonę córkę Władysława Wygnańca. Jeżeli coś pomieszałem, to bardzo przepraszam. No więc, i to był XI chyba albo XII wiek. No więc, proszę Państwa, łączność pomiędzy Półwyspem Iberyjskim a domami panującymi w Europie Środkowej, no miała jakiś sens. I ten sens dla nas pozostaje ukryty, ale i pewnie pozostanie dla wielu. Natomiast dobrze jest poczytać sobie o tym, co się działo na Półwyspie Iberyjskim w średniowieczu, bo to otwiera nam oczy na pewne sprawy. Świat nie był, jakby to powiedzieć, Europa i świat śródziemnomorski, to, proszę Państwa, były naczynia połączone, a nie zestaw oddzielnie kręcących się kosmosów, tak, fraktali czy czego tam, które żyły w sobie. No więc to wszystko było, te wszystkie organizmy polityczne, finansowe, gospodarcze i religijne były ze sobą ściśle połączone i wywierały jeden na drugi wpływ. Oczywiście Reconquista w Polsce, Reconquista hiszpańska oraz to, co do Reconquisty doprowadziło, czyli najazd Maurów na Półwysep Iberyjski, jest w zasadzie nieznane. My nie wiemy, dlaczego do tego doszło, nie rozumiemy tego. Profesor Strzelczyk napisał książkę o Wizygotach, bardzo ciekawą. I tam jest trochę informacji, a jeżeli idzie o popularyzację, no to mamy tę nieszczęsną książkę hrabia Julian i król Roderyk, albo odwrotnie, Parnickiego, chyba tak. Książka ta, no, to jest debiut, ona jest takim, jakby to powiedzieć, młodzieńczym falstartem, bym powiedział, i niczego nie wyjaśnia, bo sprowadza całą sprawę najazdu Maurów do takiego wymiaru, jakby to powiedzieć, emocjonalno-osobistego, tak? Czy ktoś się zakochał, a ktoś inny nie chciał wydać tej córki i z tego się zrobiła wojna, przez co Wielkie Królestwo upadło. Proszę Państwa, co innego zupełnie jest ważne i ja teraz jeszcze zdradzę może, zanim cokolwiek powiem na temat tej książki, że ja cały czas prowadzę uporczywe poszukiwania publikacji, które by otworzyły trochę czytelnikom polskim oczy na te ważne, ale nieznane i pomijane kwestie. No i być może, ale to jest bardzo duże być może, bo to jest kwestia tego, czy będzie budżet, uda się przetłumaczyć taką wielką, znaczy przede wszystkim uzyskać najpierw zgodę autora, a potem przetłumaczyć, co na pewno nie stanie się szybko, taką wielką trylogię hiszpańską, która zaczyna się od najazdu Maurów na Półwysep, a kończy się
właśnie w czasach rekonkwisty i może coś z tego wyjdzie. Jak na razie trwają prace nad Ludwikiem Świętym Jacques'a Le Goffa, czy tłumaczony on jest, ponieważ mamy do niego prawa wykupione. I być może uda się ten sam manewr przeprowadzić, jeżeli idzie o książki hiszpańskie. Oby się udało, proszę Państwa, bo przed nami piętrzą się rozmaite trudności i nie jest łatwo, no ale robię co mogę i staram się jak mogę. Wydaje mi się, że mogę coraz więcej, że jeszcze z 10 lat ten stan się utrzyma, a potem już będę mógł coraz mniej, ale mam nadzieję, że wtedy pojawi się jakiś następca. I bądźmy dobrej myśli. Dlaczego ta książka jest dziwna? Proszę Państwa, autor ponoć był przewodniczącym jakiegoś związku katolickich pisarzy w Ameryce. Jak ja słyszę o takich organizacjach, to strzygę uszami i jestem wielce nieufny. Wielce nieufny. Zwłaszcza, że we wstępie do tej książki mamy wprost wyrażone takie dziwne obawy. Po pierwsze, obawy dotyczące tego, czy aby królowie Asturii i północnych królestw chrześcijańskich, które się utrzymały na Półwyspie Iberyjskim, czy oni aby na pewno są rzeczywistymi spadkobiercami królestwa Wizygotów zlikwidowanego przez najazd muzułmański. Jak słyszę coś takiego, to od razu mam pytanie, a co to są rzeczywiści spadkobiercy? Tak? Czy Kazimierz Wielki, czy Władysław Łokietek, żeniąc Kazimierza Wielkiego z Litwinką i kreując swój wielki projekt Unii Polsko-Litewskiej, który został następnie wcielony w życie w końcu XIV wieku, czy Władysław Łokietek był rzeczywistym dziedzicem Bolesławów? Czy on był rzeczywistym dziedzicem monarchii wczesnopiastowskiej? Bo może to był uzurpator, może to była fikcja, może dziedzicami monarchii wczesnopiastowskiej byli Przemyślidzi na przykład, prawda? Dlaczego my w ogóle tak uważamy? No więc proszę Państwa, jeżeli ktoś wysuwa tego rodzaju wątpliwości, czy królowie Asturii, Leonu i później Kastylii, czy oni rzeczywiście byli dziedzicami Królestwa Wizygotów, no to jest moim zdaniem trochę dziwne. Trochę dziwne i według mnie pomija całkowicie XIX-wieczną literaturę hiszpańską, katolicką literaturę na temat rekonkwisty i jej dziejów. Jeżeli ktoś się zastanawia, tak jak autor tutaj, czy chrześcijanie głoszący pokój i miłość bliźniego mieli moralne prawo do odbicia południowych ziem Półwyspu Iberyjskiego z rąk muzułmanów i czy rzeczywiście papież mógł, powołując się na Ewangelię, a także korzystając propagandowo, bo to jest to wprost powiedziane, że papież propagandowo i w ogóle królowie kastylijscy propagandowo wykorzystali Stary Testament i na swoich sztandarach nieśli te hasła, które nieśli Izraelici idąc do Kanaanu z Egiptu. Proszę Państwa, to jest, przepraszam za wyrażenie, bo zaraz ktoś się znowu do mnie przyczepi, stary numer. Wszyscy, którzy chcą coś odbić z rąk kogoś w obrębie kultury opartej o Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, powołują się na Jozuego. To jest stały moment, stały element gry. Nie da się inaczej. Po prostu praktyka weryfikuje wszystkie inne postawy i królowie Kastylii i Leonu nie byli w tym odosobnieni. Natomiast autora to w jakiś sposób zastanawia i dziwi. Mnie w ogóle nie dziwi. Rozwodzi się też autor właśnie nad tym, jak to rzeczywiście jest z tymi prawami do ziemi, co mnie już poważnie zastanawia, dlatego że jeżeli ktoś się dzisiaj w XXI wieku zastanawia nad takimi kwestiami w Hiszpanii w czasie najazdu tak zwanych imigrantów, tak, którzy zalewają Italię, Francję i Iberię, no to chyba jego intencje nie są do końca czyste. I to, że on jest przewodniczącym Związku Katolickich Pisarzy Ameryki czy czegoś podobnego, no to go wcale nie uwiarygadnia. Wręcz przeciwnie, w mojej ocenie odbiera mu wiarygodność. Ale to nic, proszę Państwa, ponieważ książek o rekonkwiście nie ma, a ta jest jedyna, a autor jest historykiem i on tu po prostu musi napisać pewne rzeczy, bo nie ma wyjścia, nie może nazmyślać, bo aspiruje do tego, żeby być rzetelnym badaczem. I stąd też te jego dywagacje, prawda, to rozdzielanie włosa na czworo i zastanawianie się, czy królowie Asturii to spadkobiercy Wizygotów, czy też może uzurpatorzy, a skąd oni się tam wzięli, przecież nie przyjechali znikąd, prawda.
Więc no, on niestety nie może ukryć prawdy. To tak już jest z tymi historykami, że oni są bezradni wobec uważnego czytelnika i bezradni wobec czytelnika wnioskującego. Proszę Państwa, co jest ciekawe w tej książce, oprócz oczywiście całego głównego nurtu, czyli opisu walki chrześcijan z muzułmanami i zwycięskiej walki o Półwysep Iberyjski. Proszę Państwa, ciekawe jest to, w jaki sposób Rzym się do tej walki ustosunkowywał, bo ustosunkowywał się różnie. I nie było to takie oczywiste, że Kościół Święty popiera władców Hiszpanii. Kościół Święty mógł poprzeć królów, tych wszystkich małych królów znajdujących się na Półwyspie Iberyjskim, ale to nie dawało rzeczywistej i szybkiej gwarancji na odbicie Półwyspu z rąk Maurów, dlatego że no, władcy chrześcijańscy na Półwyspie byli podzieleni, do zjednoczenia było daleko. Każdy z nich prowadził jakieś własne interesy. Z XIII-wiecznej historii Półwyspu wiemy, że te interesy splatały się momentami z herezją. Wobec tego no, Rzym miał nielichy problem do rozwiązania. Generalnie Rzym wolałby postawić na Królestwo Franków i przekazać jakoś w ramach funkcjonującego prawa całą Iberię królowi Franków i żeby ten król Franków wyrzucił Maurów z Hiszpanii. Ale tak się nie stało. Tak się nie stało. Tak się nie stało, ale w mojej ocenie, być może fałszywej, bo za mało wiem, ale tak, jeżeli idzie o taką powierzchowną ocenę, to stoimy, proszę Państwa, u źródeł konfliktu hiszpańsko-francuskiego. Konfliktu w zasadzie niewygasającego przez całe średniowiecze, całą dobę nowożytną i konfliktu, który przeniósł się do nowoczesności. Nie wiem, czy dalej żyje, bo trudno mi to oceniać. Nie wiem, jakie są relacje pomiędzy Hiszpanią a Francuzami, ale zdaje się mało sympatyczne. Natomiast no to jest to jeden z żywotnych i takich najbardziej energetycznych konfliktów, jakie funkcjonowały w Europie. Jego źródło tkwi właśnie w rekonkwiście, w tym, że królowie Kastylii, Leonu, Asturii i Aragonii próbowali wyrzucić Maurów sami, a Ojciec Święty próbował narzucić im protektorat frankijski, z czego nic nie wyszło. Wahania i w jedną, i w drugą stronę, były. Ja tylko przypomnę sławną bitwę pod Muret, gdzie Szymon de Montfort, jeden z rycerzy Szymona de Montfort, odrąbał głowę królowi Aragonii Piotrowi, jak najbardziej katolickiemu władcy, jak najbardziej katolicki rycerz. W tle mamy wojnę z herezją, a podstawą tego wszystkiego, tego całego konfliktu były sprawy póki co nierozpoznane. Dlaczego nierozpoznane, proszę Państwa? Dlatego, że nie ma dostępu do źródeł. Oczywiście Hiszpanie są w tej szczęśliwej sytuacji, że tam większość źródeł, nawet tych bardzo starych, jest opublikowana i można do nich sięgać. Natomiast oczywiście jest tak, że to nie to, co u nas, prawda, że źródeł nie ma, albo się ich nie wydaje, bo są niepotrzebne, albo się je wydaje i się blokuje do nich dostęp, bo to nikogo nie ciekawi, każdy musi oglądać filmy w kinie popularyzujące historię, najlepiej Jerzego Hoffmana. Tam jest trochę inaczej i te źródła są dostępne i ludzie są trochę poważniejsi, ale wielu źródeł nie ma. I tu jest, proszę Państwa, taki rozdział, który się nazywa Finansowanie rekonkwisty i krucjat. Bardzo interesujący. Oczywiście to jest rozdział tylko połowicznie ciekawy, bo to jest rozdział o wydatkach. Niestety. I jest tylko trochę o przychodach. To znaczy na pytanie, skąd się brały pieniądze na krucjaty, autor odpowiada, zbierał je Kościół, a jak było tego za mało, to królowie Asturii, Kastylii, Leonu i Aragonii potrafili rabować dobra kościelne, czyli zachowywali się dokładnie tak jak baronowie tuluzańscy, którzy rabowali klasztory, bo im to było potrzebne na ich prywatne wojny z Maurami, to znaczy oni nie wahali się. Byli to ludzie zdecydowani na to, żeby powiększyć swoje domeny, czy to w zgodzie z Kościołem, czy też przeciwko niemu. Ale, no i oczywiście podatki, prawda, które nakładali na miasta. Natomiast jak na toczącą się no, kilkaset lat wojnę, to jest dalece niewyczerpujące
wyjaśnienie, skąd się brały pieniądze na rekonkwistę. Dlatego, że to jest uporczywa wojna na wyniszczenie. O tym autor mówi na samym początku, że nikt w Hiszpanii od królów na ostatnich ciurach począwszy nawet nie myślał o tym, że można zawrzeć jakikolwiek trwały pokój z Maurami. To była wojna na śmierć i życie i to było wrośnięte w serca. To myślę, że w Polsce nikt sobie nawet tego nie jest w stanie wyobrazić, biorąc pod uwagę nasz ugodowy charakter i kompromisy i chęć do różnych skrętów, tak? Czasem bardzo niespodziewanych. Nie było w ogóle dyskusji, więc jeżeli nie było dyskusji, to podawane tutaj przez autora sposoby finansowania tej walki wydają się nam dalece niewystarczające, bo wojna kosztuje i to kosztuje dużo. A wojna toczona uporczywie, a to była wojna toczona uporczywie w zasadzie bez przerwy, no to kosztuje bardzo dużo. Bez banku się nie obejdzie, powiem wprost. Bez banku się nie obejdzie. No ale skoro bez banku się nie obejdzie, a my dochodzimy do początku tego rozdziału, gdzież ja to mam, dochodzimy do początku tego rozdziału, finansowanie rekonkwisty i krucjat i czytamy tam taki wstęp. Prowadzenie działań wojennych w epoce krucjat stanowiło wielkie obciążenie dla chrześcijańskiej Hiszpanii i wymagało dużych nakładów finansowych. To wszystko prawda. Niemal zupełny brak źródeł aktowych czyni próbę zbadania tej kwestii niezwykle problematyczną. Choć Bisson wydał katalońskie dokumenty fiskalne za koniec XII i pierwsze lata XIII wieku, nie opublikowano dotychczas podobnej dokumentacji dla środkowych i końcowych lat panowania Jakuba I, o ile się one zachowały. Żadne źródła z Kastylii, Leonu i Portugalii, o ile w ogóle były prowadzone, nie ocalały. Można znaleźć różne skrawki informacji, ale bez obszerniejszych zestawień dochodów i wydatków nie możemy ustalić, ile pieniędzy pochłonęła dana kampania. Proszę Państwa, to nie ma tak, że nie ma jak zbadać. Ponieważ archeologowie badają o wiele bardziej skomplikowane sprawy i wyciągają wnioski poważne z różnych, no w zasadzie ułamków, żeby nie powiedzieć śmieci. Więc to nie jest tak, że nie było dokumentów dotyczących przychodów. One były, ale zostały zniszczone, ponieważ pieniądze są liczone uważnie i księgowość jest prowadzona zawsze. Nie ma to znaczenia, czy ona jest prowadzona na korze drzew, na papierze, na papirusie, w naglinianej tabliczce, czy na czymś. Księgowość jest prowadzona. I jeżeli nie ma księgowości, nie zachowała się księgowość, to znaczy, że ktoś ją celowo zniszczył. Więc proszę Państwa, ciekawy rozdział, ale pozbawiony, jakby to powiedzieć, jednego skrzydła. To znaczy wiemy o wydatkach, a o przychodach wiemy mało, bo dokumenty zaginęły. Natomiast możemy sobie snuć rozmaite dywagacje na ten temat. Proszę Państwa, podsumowując, jedna, chyba jedyna publikacja teraz na rynku dotycząca rekonkwisty hiszpańskiej, okresu szalenie ważnego, dlatego że jeszcze z jednego powodu, o którym ja już mówiłem, ale powtórzę. Proszę Państwa, Zjednoczona Hiszpania, zlepek kilku królestw nagle poprzez kilka bardzo ważnych politycznych ruchów, czyli osadzenie na tronie Karola V, mam na myśli już dobę nowożytną, tak, a wcześniej zjednoczenie kraju pod berłem królów Aragonii i Kastylii, spowodowało, że polityczna siła tego kraju, tego organizmu w zasadzie eksplodowała. Tak? To była po prostu wielka, potężna eksplozja globalna, tak? Polacy zrobili coś podobnego, łącząc się z Litwą, ale to nie była eksplozja globalna, no bo inaczej polityka wygląda w oparciu o morze, a inaczej o ląd. Tak? Więc myśmy stworzyli organizm lokalny, potężny, ale lokalny, natomiast zjednoczenie Hiszpanii, wyrzucenie Maurów z Hiszpanii doprowadziło do tego w dobie nowożytnej, w stuleciu XVI, że Hiszpania stała się organizmem globalnym. A jeżeli mamy organizm globalny, to on uporczywie szuka partnerów do swoich globalnych rozgrywek. To jest ważna sprawa, proszę Państwa, dlatego że Hiszpania stała się nagle imperium i z tej imperialnej polityki była wyprowadzana bardzo długo. Przez Brytyjczyków, ponieważ główni wrogowie Hiszpanii imperialnej to Imperium Brytyjskie i to Imperium Brytyjskie w końcu pokonało Hiszpanię w XVIII wieku. A potem cios ostateczny Hiszpanom zadali oczywiście Francuzi w epoce napoleońskiej. Proszę Państwa, sprawa jest taka. Gdzie Hiszpanie szukali partnerów do swojej globalnej polityki? Oczywiście w Polsce w XVII wieku, ale też w Rosji, proszę Państwa, w stuleciu XVIII i XIX. Musimy pamiętać, dlatego że globalne imperium składa
propozycje polityczne innym organizacjom globalnym. I albo się do tej polityki dorasta, albo się do niej nie dorasta. To jest szalenie ważna konstatacja na takim poziomie bardzo podstawowym, gdzie nie ma miejsca na żaden folklor, gadżety, wesołe piosenki albo też smutne piosenki, na żadne porywy serca i popularyzację. To jest po prostu polityka taka, jaką jest. Organizacje globalne szukają innych organizacji globalnych i to jest najnaturalniejsza rzecz na świecie. Musimy to zrozumieć i musimy zrozumieć tradycję hiszpańską. Oczywiście musimy, chcemy, prawda? Nie ma przymusu. Jeżeli chcemy zrozumieć politykę europejską i te powiązania, które ponoć dzisiaj już nie funkcjonują, ale ja bym się przy tym nie upierał, bo możemy się poczuć nagle dnia pewnego bardzo zaskoczeni. Proszę Państwa, ciekawa książka. Rekonkwista. Krucjaty w Śródziemieszczej Hiszpanii. Joseph O'Callaghan. Amerykański autor, historyk, bardzo, bardzo przyzwoity i dociekliwy. Szczerze zachęcam. Dziękuję uprzejmie. Do następnego razu.